Manitoba, Marco Pranzo, Remo Conzatori. Jest to gra w świecie Indian kanadyjskich. DLP Games nam psało grę, bardzo dziękujemy. Teraz zobaczymy, gdzie my tutaj mamy. Oto 2 do 4 graczy, 60-75 minut od 12 roku życia. Teraz oglądamy, co jest w środku. Tu? Tak, możesz mi tu wysypać. Tu są karty Czekaj, jakieś. tu nacisnąć. Tu są chyba tutaj Tak, Indianie. uwaga, żeby nam nie zleciało. Aha, Indianie tu są. Tu są małe Indianki. Są z pióropuszami, tak, tutaj mają chyba swoje czółna. Czółna? No, czółno, czyli taka łódka. Tak. Co tu jeszcze mamy? Takie koniki małe. A to są bizony, tak? Mamy bizony, mamy Bizony są koniki, potrzebne, ja wiem. mamy naszych Indian. To są, nie wiem, czy to są owce, czy to są, trudno mi powiedzieć, co to jest. Owce. Pionki takie duże, pióra, o, to są pióra indiańskie. No i takie, generalnie klimatyczne to jest, z wyglądu. Tak, dajemy na bok, patrzymy dalej. Tak, już pokazuję karty. Tak, zaraz. Gdzie my tu mamy otwieranie? Tu. Tak. Dobra. No, takie różne karty są. Ja teraz szybko pokażę. Słowa są trudne do odczytania. Ale nie mam napisów, są same generalnie na ikonach tylko, nie będzie trudne. Ale na patrzenie trudne. Jest jeden punkt. Będą przesuwania pewnie na jakichś planszetkach. Dwie ręce Fajne, dziwaczne. fajne, bardzo, bardzo fajnie. Mi się podobają. Mają klimat taki typowo właśnie indiański, kanadyjski. Ludowe trochę, tak, jest moda na ludowe gry. A ciekawe, co to jest, prawda? Tak, to są te zielone, to było to. Liście? A liście? Bo nie wiem. Zobaczymy. Woreczki strunowe, ich więcej jest. Uwaga. Trochę tekstu jest, ale tu są różne tutaj języki. Trzy języki generalnie tu były. Plansza modułowa, są zaraz zobaczymy te ikony. Tak wygląda tył. Tu ma jakiś etap gry pokazany. Tak, trzy języki takie w instrukcji. I oglądamy dalej. Co my tu mamy? Jak każdy ma jakieś poletko kwiatowe, skóry się suszą. A tu chyba, nie wiem, suszenie ryb może, trudno powiedzieć. Tak wygląda nasze obozowisko. I tutaj mamy żetony. Takie żetony. Są planszetki gracza. Teraz tak, to jest druga strona. Wygląda to zjawiskowo, trzeba powiedzieć. I tu przykład planszy.
Tak, z takich rzeczy będziemy planszę budowali sobie. To może być jakiś początkowy fragment. A, i to jest chyba znak pierwszego gracza, ta sowa wielka. To będzie może, nie wiem. Trudno powiedzieć. Tu będziemy się przesuwali na torze, coś zyskiwali. Kolejna, identyczna chyba. Generalnie wioska, tak. Z drugiej strony to tak wygląda. Ładne graficzki też. Tu, o, taki świetne po prostu. Pomysł na grafikę. Dawno, dawno takiego nie widzieliśmy graficznie ujęcia. Chyba bizon albo bafu. No i kolejne fragmenty planszy, tak. Teraz zobaczymy gdzieś tutaj, jak one się nam będą łączyć. Tak, łączą się nam, łączą się w ten sposób. Kolejna wioska. Kolejne pola do gry dla planszy modułowej. No i też wioska dla gracza, tak? Tyle w środku. Plansza modułowa, każdy ma swoją wioskę. A to jest ta łódka. Sporo, sporo pionków, pionki też w klimatach natury, Indian. Sworeczki strunowe. Wizerunkowo jedna z najładniejszych gier, jeśli nie najładniejsza, otwarta w tym roku. No, fenomenalnie wyglądająca. Jaka w grze? Opowiemy. Dzięki DLP Games nam to wysłało. Dziękujemy, że nas oglądaliście. Manitoba.